Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym unboxingu. Dzisiaj mamy płytę Katkiego. Po dość, no po prawie miesięcznym opóźnieniu pojawiła się nam. Także bez jakiegoś zbędnego przedłużania rozpakujmy zawartość. Zobaczmy, co znajduje się w preorderze. Dobra, wszystko wyciągnęliśmy. Także dajmy to na bok. Mamy zdjęcie z podpisem. Dom na skraju niczego. Jest to w formie pocztówki zrobionej, widzę. O, okej, to tak powinno być. Czasem tak się dzieje, że szukasz kogoś, a znajdujesz tylko drogę. Kartki. Ok. Mamy taką fajną pocztówkę z podpisem. Co mamy dalej? Mamy dalej. Mamy wlepę firmy. Jeszcze jedną. Widzę, że nowe wlepki zrobili, fajne. I mamy płytę. Mamy samą płytę. 2019, kartki, dom na skraju niczego. Widzę, że z fajnym otwarciem będzie. 10 kawałków. Mamy zaznaczoną produkcję. Hazel? DJ Hazel? Quality 0,57. Moja ostatnia płyta jest 51 Black Magic, z tego co widzę. No to nie aż tak dużo. Znowu ostrość, trzeba muszę samemu. Okej, okay, no to otwórzmy w takim razie. Widzę, że tu powinno nam pierdyknąć. Dobra, mam. Okay, folia na bok, żeby nam nie przeszkadzała. Co to za piorun? Dobra, zobaczmy, co jest w środku. Mamy dość dużo. Dużą ilość okładek, ale to zaraz przejdziemy do tego. Przyjrzyjmy się po kolei. Wczoraj byłem młody, dziś jestem stary. I gdzie fajny, nie pogadamy. Gdzie rany, nie pogadamy. O, wybaczcie, takie czytanie przez kamerę. Może po prostu sami zobaczcie sobie, ja nie będę komentował zbędnie. O, zdjęcie, o, zaraz zapomniałem z jakiego miasta. A. Ale z ostatniego klipu, który był wrzucany. Co mamy dalej? Mamy kolejne zdjęcia, kolejne cytaty. Mamy też wlepki. Kładkę. Siódemeczkę. Kartki. I Westworld. O, i to właśnie z tego kawałka jest ten klip, o którym mówiłem, zdjęcie. No i sama płyta, wygląd płyty jest następujący. Dobrze, no tu na nic więcej nie mamy. Teraz zobaczmy najważniejszą tutaj część, która była owiana, jako, nazywana jako niespodzianka. Mogę to wyjąć wszystko jakoś jednym za jednym zamachem, dam radę. Dobra, dobra, chyba nie za bardzo mi się to uda. Dość ciasno siedzi. No, dawaj. No chodź. No nie chce się ruszyć.
Dobra, to może pojedynczo powyciągam. Okej. Poszło. I teraz mamy album bez okładki. I teraz przyjrzyjmy się wszystkim okładkom. Do kawałka szóstego okładka. To był pierwszy? Tak, to jest pierwszy na płycie. Każde zresztą są jeszcze oznaczone, widzę, tym ikonkami, emotkami. No i działa to na takiej zasadzie, że wsadzamy sobie po prostu taką okładkę i mamy okładkę płyty. Także przejrzyjmy po prostu teraz na szybko te pozostałe, żeby tu zbędnie nie przedłużać. No dobra, nie mogę wszystkich chwycić. To jest podstawowa. Możemy sobie po prostu wymieniać okładkę w formie takich właśnie zdjęć. No i z tyłu wszędzie są opisy. Znaczy teksty, znaczy się o to mi chodzi. I tutaj jeszcze dwie pozostałe. Także rzućmy jeszcze okiem, ile ich tych mamy, oprócz tej podstawowej. Tam mamy jedną. Tu mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. I tu mamy dziesiątą. Także no, tak prezentuje się to wydanie. To tak trochę w formie, jakby miało być naklejki z takim materiałem. Znaczy, to no, bardzo przyjemny materiał. No jak zdjęcia śliskie po prostu. Także no fajny pomysł, że możemy sobie wymieniać te okładki. Fajnie się to prezentuje. No, mega ciekawy pomysł. Wymienne okładki. I tak dalej, i tak dalej. Nie będę przedłużać. To byłoby na tyle w tym unboxingu. Kartki, dom na skraju niczego. Także to na tyle. Ja się z wami żegnam. No i do zobaczenia w jakichś kolejnych materiałach unboxingowych. Zobaczymy, co będzie dalej. Jak na razie nic nie jest zamówione. Zobaczymy niedługo. Także trzymajcie się. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.